Ja myślę, to znaczy naturalnie, no, nie wolno było wymieniać nazwiska. No nie, i w ogóle Góreckiego nie było. Nie? Zabroniono wykonywania utworów, powiedzmy, Góreckiego. Odebrano mi paszporty całej mojej rodzinie. Nie miałem przez cały stan wojenny paszportu. W 1984 roku, znaczy ja już tak troszkę wyprzedzam, kiedy chciano tu wykonać w Katowicach, w katedrze Beatusa, Beatus Wil, zabroniono. Powiedziano, nie wolno, bo bano się rozruchu. Ja nie wiem, niebezpieczny człowiek, cholera jakiś jestem. Naturalnie ja byłem wykreślony z kultury polskiej. Gdzieś tam Warszawa coś tam robiło się, powiedzmy, ale ze Śląska byłem całkowicie usunięty. Więc takie, powiedzmy, miłe listy, które otrzymywałem, naturalnie listy były cenzurowane, otwierane i czytane. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Ten poniewierany, uciskany stale tu, ten zwykły, prosty lud śląski, robotniczy. To jest młode miasto. Katowice to jest młode miasto. Nie było wykształconej inteligencji, tej warstwy inteligencji, sztuka, kultura. Tego nie, młode miasto. Więc przeważnie byli to robotnicy. I tu oddziaływanie tych jakby to nazwać, tych partyjnych aparatczyków było diabelne, paskudne.
bardzo wcześnie po wojnie, już nie pamiętam dokładnie, była to wycieczka szkolna, kiedy po raz pierwszy byłem w Oświęcimiu, kiedy można, to znaczy, tak mnie się wydawało, że to jeszcze ciepło jest, że to wszystko ciepłe jest. Z tym, że jak ja mówię Oświęcim, to ja myślę Brzezinka dla mnie, to jest Birkenau, bo Oświęcim to powiedzmy, znaczy ogólnie no hasło Oświęcim. To jeszcze wszystko ciepłe, dosłownie, te prycze, wydawało nam się, że to jest jeszcze ciepłe. Te rozgniecione pluskwy, nie mówiąc o włosach, protezach, o łachach, ubraniach, torebkach, okularach, zębach, no, było tego jeszcze sporo. Największe, najtragiczniejsze, to mnie to chyba prześladuje i będzie prześladować do końca, to te wysypane chodniki, ścieżki, kość nie prochem, bo proch, żeby nadawano pod kapustę, żeby kapusta rosła, tam między tymi barakami sadzono kapustę i ten proch, ten miał, to był dobry nawóz. A te kości. To wysypywano jako żużel na te chodniki. I my, chłopcy, no jak tu chodzić? Przecież to nie jest żużel, to nie jest piasek, to nie jest ziemia, to są ludzie, to jest...
No była to, to znaczy był to mój świat, no jedyna ucieczka, żeby jakoś zapomnieć o tych rzeczach. To znaczy, jeżeli w ogóle można było zapomnieć. Była to jakaś taka odtrutka na to parszystwo, które się tu działo. Bo to naprawdę teraz tak z perspektywy widać, że to jednak było to, był to koszmar, który przygniatał, który... No ale trzeba było jakoś się znaleźć w tej sytuacji. W 70 roku kupiłem książkę opisujące czasy okupacji Zakopane, powiedzmy, o tym sławetnym więzieniu Palas, tam siedziało to gestapo. I tam w przypisach jest opis, to znaczy są wypisane różnego rodzaju napisy, które były ściany w tym więzieniu obsmarowywane, napisane, wyskrobane. Tysiące więzień na świecie jest obsmarowywanych, wypisanych przez różnych więźniów i męczenników. I tam wśród tego wszystkiego, w tych różnych rzeczach, ja znajduję takie słowa jakiejś dziewczyny, młode dziewczyny. Prościutkie słowa. Przecież dramatyczny czas. Wiadomo było, że wyjść, dostać się do palac, to znaczyło prawie koniec życia. Młoda 18-letnia dziewczynka pisze fajne, takie zwykłe, proste rzeczy. Nie tragiczne. Niewinny jestem, że to pomścicie mnie, zabijcie tam moich. Nie, zwykła, prosta rzecz. Mamo, nie płacz.
jest tyle zła wokół nas. Dlaczego? Dlaczego w tym się z tym się babrać? Dlaczego w tym grzebać? Czy nie można troszkę no, tych dobrych, to jest słowo niedobre, ale tych pozytywów w człowieku, które siedzą, czy nie można? Ja myślę, w każdym człowieku, w tym najgorszym człowieku, można znaleźć jakąś dobrą rzecz. To jest diabelnie ważne. I ja mówię, ta żałość, ten smutek, bo tu mowa jest o tej mojej trzeciej symfonii. Ta żałość, ten smutek nie musi być tragiczny, w sensie tragiczny jakiś. Co mnie, bo to też trzeba, muszę troszkę taką dygresję skaczę, no bo pchają się myśli do mózgownicy i nie wiadomo, co powiedzieć, co najpierw powiedzieć, proszę pana. Naturalnie cały ten balast, wojna, te czasy i tak dalej, siedzi to we mnie w jakiś to sposób, ja to przeżywałem. Coś to jest i no, nie da rady, od tego ja się uwolnić nie uwolnię.